Witajcie. Następna ale degustacja. I tym razem jest coś wspaniałego. Four Pure Brewery Pils Lager. No i tak. Uważony i zapuszkowany w Londynie, ale zainspirowany przez Miśnie w Niemczech. Przez przygodę. No i to jest ich przemyślenia nad klasycznym niemieckim pilsnerem, dobrze nachmielonym Mittelfruch, Tatenk i Sass. Takie chmiele były użyte. Także powinno być dobrze. Co my tu mamy? 4,7% alkoholu. Jedenaście stopni plato, 33 IBU. No, puszka 0,33. Nawet bardzo przyjemna. Taki jakiś to jest. Ciężko powiedzieć, co to jest. Ptak drapieżny. To jest chyba niemiecka jakaś ta wieża kościelna, a może i zamkowa, wiadomo. No. To jest jakieś na pewno niemieckie miasto. Góry. No, proszę. Best enjoyed in a Pilsner glass. No oczywiście, jak będzie najlepsze w szklance do Pilsnera, no ale nie przesadzajmy. Mała puszeczka, no to małe szklaneczki. Zresztą szklaneczki są piwne. Takie szklaneczki były na festiwalu piwa w Ameryce. Jak ktoś chce zobaczyć sobie, to w takich właśnie pił kopyra na festiwalu. Także nie ma się co wstydzić, prawda? Nie ma się. No to oceniajmy. Barwa, no, bardzo jasna. Nawet prawie, że biała. Troszkę jakby przymglona, prawda? Nie jest w pełni klarowna. Ale i tak ładnie wygląda, no. Mamy tutaj taką bąbelki idą do góry troszeczkę. No, niestety już mi piana uciekła. Ale taka była nawet przyjemna. No cóż. No, mamy cytrynkę. Właśnie te niemieckie chmiele. Czyli taki typowy zapach pilsnera, czyli mamy słodowość, ale nie aż taką przesadną. No i oczywiście nuty ziołowe, nuty trawiaste. No taki typowy pilsner niemiecki. No i lemonka. Lemonka jest bardzo, bardzo fajna. No, bardzo odświeżający, lemonkowy, takie nuty kwiatowe są w nim troszeczkę. Bardzo czysty, no nie ma zbyt dużego ciała. Taki bardzo odfermentowany jest, raczej jest taki wytrawny. No i taki jest właśnie niemiecki pils. No i mamy tą ładną goryczkę, mamy te, chociaż nie jest ona jakoś niesamowicie wysoka, ale jest ładnie zaakcentowana, właśnie taka jak powinna być. Bardzo pijalny,
Nakazywanie, no może teraz trochę uciekło, nie jest za duże. Może to pomaga właśnie w pijalności. Bardzo takie odświeżające piwo, przyjemne. Bez dodatkowych jakichś fajerwerków. Mamy ładną, chociaż niewysoką słodowość. No i takie nuty kwiatowe. Całkiem przyjemny, odświeżający, kraftowy lager. Pilsner. Myślę, że jest dostępny. Na pewno możecie sobie go spróbować. A jeżeli go próbowaliście, no to... No co ja będę mówił? No po prostu podzielcie się ze mną własnymi wrażeniami. No. Myślę, że wam się film podobał. Łapka w górę. Subskrybujcie channel. Kanał. Żeby oglądać następne filmy. Być na bieżąco. No i na zdrowie. Prozit.